Renata Grochal, Onet Opinie. Witam Państwa. Naszym gościem jest dzisiaj Hanna Gill-Piątek. Była posłanka Polski 2050, wcześniej Wiosna, dzisiaj posłanka niezrzeszona i niezależna. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Dzisiaj walentynki, to zapytam Panią, komu Pani dzisiaj wysłałaby walentynkę? Polityczną walentynkę oczywiście, bo już chyba nie Hołowni, bo się Pani z nim pożegnała. Też. Znaczy chyba wszystkim posłom i posłankom demokratycznej opozycji, którym się chce pracować i którym się chciało pracować przez ostatnie 3 lata w Sejmie i nie obudzili się teraz na ostatnią chwilę przed wyborami. A takich osób jest bardzo dużo, nie tylko w pierwszych szeregach, ale też takich, którzy próbują załatwiać pomimo tego szaleństwa politycznego, które gdzieś tam panuje na opozycji i nie tylko w ogóle w Sejmie tej bitwy z PiS-em ciągłej, czyli tej polityki na wysokich rejestrach jest jeszcze ta polityka załatwiania konkretnych spraw dla ludzi, tak? Czyli walczenia o przepisy antyprzemocowe, czyli chronienie przed przemocą kobiet, czyli walczenie z wykluczeniem transportowym, tu akurat Paulina Matysiak, tak? Czy dostęp do psychologa czy psychiatry dla dzieci, to akurat no, pani posłanka Golbik, którą też chcę pozdrowić i wysłać jej walentynkę. Czyli samym kobietom jak na razie. Samym kobietom jak na razie, ale dziewczyny robicie dobrą robotę, ale chłopaki też robią dobrą robotę. To znaczy jest rzeczywiście wiele w Sejmie inicjatyw takich, które gdzieś tam zszywają nas wewnątrz opozycji, takich międzyklubowych. Ja bardzo je cenię i bardzo im wszystkim dobrze życzę. To dlaczego pani odeszła z partii Hołowni? Tak jak mówiłam w moim oświadczeniu, no, tworzy się po prostu, gdzieś tam zapadła decyzja w środku, tak? To wystąpienie Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza pokazało, że tworzy się coś w rodzaju ludowo-konserwatywnego bloku na polskiej scenie. Ja zawsze byłam bardziej zwolenniczką tego, żebyśmy stworzyli większą formułę na opozycji. Wtedy łatwiej się wszystkim zmieścić trochę. No ale kiedy pani przechodziła z Wiosny do partii Hołowni, no to wiadomo było, jakie poglądy ma Hołownia, że on jednak jest takim chadekiem, dość konserwatywnym politykiem, przeciwnym liberalizacji aborcji. No to, ale to nie jeden, tak? A ja ze swoimi poglądami lewicowymi mieściłam się tam jak najbardziej w tej formule. Znaczy, ja też nie powiedziałabym, pani redaktor, i tutaj, przepraszam, muszę skontrować, Szymon Hołownia nie jest takim, nie wiem, konserwatystą. Jakby tacy konserwatyści byli w polskim Sejmie, to byśmy wiele rzeczy mieli już załatwionych. Wiele jeszcze nie, ale... Proszę nie przepraszać, może pani kontrować. Byłoby do przodu. My się tam mieściliśmy w czymś, co no, najzręczniej nazwać formułą takiej chrześcijańskiej socjaldemokracji. Ja akurat do kościoła nie chodzę, ale też się tam mieściłam. Czyli jakby tam było miejsce dla wszystkich. Mówiliśmy, że to jest pojednana różnorodność. I mam nadzieję, że z tego jak najwięcej zostanie. Ale obiecałam też moim wyborcom, przechodząc z Wiosny, kiedy ona łączyła się z SLD do Polski 2050, że ja będę realizować te wszystkie obietnice, które im dałam, kiedy wchodziłam do Sejmu z tych list lewicy. Powiedziałam uczciwie, idę tworzyć nowe ugrupowanie. Byłam zawsze po stronie nowej polityki, wcześniej 12 lat w Zielonych, później w Wiośnie, teraz w Polsce 2050. Przydam się tutaj, na tym odcinku. To też jest bliższe jakiejś mojej mojemu wewnętrznemu poczuciu, że jednak ludzi trzeba wciągać z tej działalności społecznej i to robiliśmy przez... Pamiętam, że pani na ulotkach wyborczych miała hasła dotyczące praw kobiet. Tak. Czy tutaj te prawa kobiet, biorąc pod uwagę deklarację chociażby Kosiniaka-Kamysza, który powiedział, że nawet 14-latce zgwałconej przez wujka niepełnosprawnej umysłowo on nie zrobiłby aborcji, powołałby się na klauzulę sumienia. Czy to była taka granica już dla pani nie do przekroczenia? Skoro ten alians powstał, Polski 2050 z PSL-em. No to już sobie sama pani redaktor odpowiedziała w tej chwili. To znaczy ja bym nie mogła i też nie czuła się dobrze, tak? Nie mogąc realizować tych obietnic, które wyborcom dałam, bo od Szymona Hołowni dostałam i on spełnił co do joty tą obietnicę, że ja będę mogła zawsze głosować tak, jak obiecałam wszystkim, kiedy szłam do Sejmu. Zresztą koło Polski 2050 również raczej w sposób progresywny w Sejmie głosowało. Tych konserwatystów mieliśmy mniej akurat, jeżeli chodzi, ale też byli. Natomiast... No a nie, ale jeśli chodzi o aborcję, to mówiliście, że nie zgadzacie się na liberalizację, tylko proponujecie referendum. Absolutnie nie.
nie mieliśmy żadnego jednoznacznego stanowiska na temat aborcji. To ale Hołownia tak mówił. To mówił Szymon Hołownia. Ja jestem za tym, żeby było to wprowadzone jakkolwiek byle najszybciej. Tydzień temu byłam w Irlandii na wizycie studyjnej zorganizowanej przez Renew Europe. Tam spotykaliśmy się z polityczkami, z aktywistkami, z medykami i z mediami, które brały udział w tej wieloletniej kampanii, która doprowadziła do tego, że w referendum po ustaleniu pytań w panelu obywatelskim w Irlandii zmieniono prawo aborcyjne i nie tyle zliberalizowano je, przywrócono kobietom prawa, tak jak to trzeba zrobić w Polsce, tylko zrobiono to po raz pierwszy, czyli miały o wiele trudniej Irlandki. I wróciłam stamtąd z takim przeświadczeniem, a jechałam z takim przeświadczeniem, że okej, Sejm jest bardziej konserwatywny, może to jest dobry pomysł, to referendum w Polsce. Nadal uważam, że skoro 60% społeczeństwa jest za tym, żeby dostęp do aborcji do 12 tygodnia był legalny w Polsce, to oni by pewnie w tym referendum tak zagłosowali, tak? Pani poseł, ale, pani oczywiście... Ale wróciłam z taką... Jeszcze jedno słowo, pani redaktor, ale wróciłam z takim poczuciem, że nas naprawdę czeka jeszcze długa droga, że to referendum to nie jest takie do sięgnięcia i zdjęcia z półki, tylko to by odsunęło tę decyzję o wiele lat. W takim razie chyba ustawa. To dlaczego pani odeszła? Tak jak powiedziałam, no tutaj nasze drogi się rozchodzą. Partia gdzieś tam mi skręca bardziej w stronę bardziej konserwatywno-ludową, tak może mogę powiedzieć, gdzieś tam w te rejony. Natomiast ja cały czas chciałabym stać obok moich wartości. No czasem trzeba podjąć taką trudną decyzję. To nie była łatwa decyzja. To nie była łatwa decyzja. Zostawiłam naprawdę 2,5 roku pracy serca za sobą, wspaniałych ludzi. Życzę dobrze wszystkim w Polsce 2050 Szymonowi Hołowni. Życzę tym, którzy do tej nowej polityki poszli i w nią uwierzyli, żeby rzeczywiście się w niej znaleźli po następnych wyborach i po wyborach samorządowych. Jak zobaczymy, to będzie. No ale co dalej? Czy teraz przystąpi pani do Koalicji Obywatelskiej? Bo kuluarowe informacje są takie, że pani dogadała się już z Platformą Obywatelską, że wystartuje pani w wyborach samorządowych w Łodzi w miejsce Hanny Zdanowskiej, która chyba się wybiera do Europarlamentu i będzie pani miała poparcie Platformy Obywatelskiej. Czy to jest prawda? A dzisiaj słyszałam, że z panem senatorem Ujazdowskim walczą o miejsce do Senatu w Warszawie. No różne rzeczy są ludzie w stanie wymyśleć, tak? To znaczy, rzeczywiście w momencie, kiedy nie ma informacji, no my sobie dopisujemy różne plotki i niestworzone rzeczy. To proszę nam te informacje dać. No właśnie. Chcę być posłanką niezrzeszoną w tej chwili. Taka jest moja decyzja. Prowadzę parlamentarny zespół do spraw miast. W Sejmie dotąd byłam pod względem takiej pracy parlamentarnej dosyć dobrze oceniana. Bardzo dużo robiłam, mam też dobre wyniki tej pracy i chciałabym ją kontynuować. Chciałabym też do państwa przynosić pewne konkrety. Na przykład tak jak ostatnio prawie 40 instytucji państwowych zbadanych pod względem premii i nagród za ostatnie 3 lata. Takie rzeczy trzeba ujawniać, bo okazało się, że na przykład w IPN czy w Instytucie Nasiennictwa wypłacono sobie gigantyczne kokosy. No, ale czy pani chce kandydować do parlamentu? Chciałabym, ale powiem tak, jak mówi mój przyjaciel, który też opuścił lewicę, Andrzej Rozenek. Chciałabym kandydować do parlamentu z szerokiego bloku opozycji, który zapewni nam, nawet nie mówię z jednej listy specjalnie, tak, bo może być to nie jedna lista, ale który zapewni nam to, że bezpiecznie po wyborach stworzy się rząd i że my już będziemy robić, tak, a nie kłócić się o to, kto, co, jaki stołek, gdzie, jakie ministerstwo. No. Czyli Hołownia popełnia błąd, a w tym czasie, rozbijając tą jedność opozycji? Nie wiem, czy to jest błąd, czy to jest po prostu jakaś mądrość etapu, tak, ale to być może ten etap dla Polski 2050 to jest też etap dla mnie, żeby wybrać zupełnie własną drogę. I tak, to jest ryzykowne, bo to jest skok na głęboką wodę po prostu, tak? I z taką niewielką pewnością, co będzie w przyszłości. Muszę zaufać. Ale proszę mi powiedzieć, dlaczego Szymon Hołownia nie chce tej wspólnej listy? Czy tutaj decyduje ego, czy decyduje rzeczywiście kalkulacja, że wspólna lista to będzie przegrana z PiS-em? Są argumenty, które przez ostatnie miesiące padały, tak? Ja nie mam zamiaru ich tutaj powtarzać, ale też... Ale proszę nie powtarzać. Pani zna Hołownię, więc proszę powiedzieć, jak to z pani perspektywy wygląda. Czy to jest egocentryk, któremu chodzi tylko o to, żeby wprowadzić partię do parlamentu i dzisiaj bardziej walczy z Tuskiem niż
też z PiS-em o wygraną, czy rzeczywiście on się kieruje tym, że naprawdę wierzy w to, że jedna lista to, to jest przegrana po stronie opozycji? To jest człowiek, z którym ja szłam ramię w ramię przez ostatnie 2,5 roku, tak? I wiem, że kieruje się racją stanu, wiem, że... I dlatego mam jeszcze nadzieję, że gdzieś tam na ostatnim zakręcie jednak dojdzie do tego, że będziemy pewnie, bezpiecznie szli do wyborów w zwartych szeregach ramię w ramię. To skoro kieruje się racją stanu, a pani uważa, że ta racja stanu to jest wspólna lista, to dlaczego on tej listy nie chce? A może to jest taki etap, pani redaktor? Nie wiem. Znaczy, no, zobaczymy, co będzie. Ja też nie chciałabym się tutaj tłumaczyć za Szymona Hołownię. No, myślę, że on sam powinien przyjść i powiedzieć parę słów na ten temat. Ale czy to oznacza, że Polska 2050 się sypie? Bo mówi się też o tym, że Joanna Mucha może wystąpić gdzieś tam, działacze w terenie. Też im się nie podoba to, co się dzieje w ugrupowaniu. My, od kiedy przyszłam, czyli 2,5 roku temu, z Polski 2050 co jakiś czas były jakieś odejścia, tak? A to gdzieś tam w Sosnowcu odeszli działacze, a to ktoś rzeczywiście się z kimś pokłócił, że ten spór nie był do naprawienia, a to ktoś za bardzo oczekiwał i nie dostał jakiejś, nie wiem, na przykład funkcji, tak, w ruchu. Więc to jest absolutnie naturalne. Albo ktoś po prostu, nie wiem, miał inne drogi najzwyczajniej i drogi mu się rozeszły. Więc odejścia są naturalne, ale wszystkie osoby, które do mnie piszą z Polski 2050 i to w sposób absolutnie pokojowy, dziękując mi za wspólną pracę i żałując, że już nie razem, zachęcam do tego, żeby zostały i pracowały. Znaczy, nie możemy sobie robić, nie wiem, jakiejś fali odejść przed wyborami. Okej, ja wybieram swoją drogę, ale wy, jeżeli możecie i jeżeli wierzycie, to zostańcie. Gdyby pani dostała dzisiaj propozycję od Koalicji Obywatelskiej startu z ich list w najbliższych wyborach, to by ją pani przyjęła? Jak dostanę, to przyjdę do pani redaktor i o tym porozmawiamy, dobra? Pani poseł, a jakie pani zdaniem hasła powinna mieć opozycja na sztandarach, żeby wygrać wybory? Są takie obszary, co do których się chyba wszyscy zgadzamy, bez żadnych wątpliwości, że praworządność powinna być natychmiast przywrócona. To jest zagadka, jak oczywiście, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, że państwo i Kościół trzeba rozsadzić na oddzielne krzesełka i po prostu ten sojusz tronu z ołtarzem wreszcie uporządkować i przerwać. Że ochrona zdrowia to jest coś, co domaga się nie wyjmowania, jak teraz, funduszu zapasowego z NFZ do tej złotej kieszeni premiera, która dla niepoznaki nazywa się fundusz covidowy, tylko tego, żeby to naprawdę były pieniądze, żeby to były rzetelne fundusze, które pracują w dobrym systemie, bo dolewać do złego systemu każdy potrafi i z niego zawsze wycieknie. A ja bym rzeczywiście chciała, żeby lekarz pierwszego kontaktu mnie, nie wiem, zapisał do specjalisty i żebym ja u tego specjalisty nie czekała więcej niż 2-3 miesiące. Wszyscy byśmy chcieli, ale jak to zrobić? No dokładnie. Znaczy, no, to właśnie powinniśmy mieć na sztandarach. Odwrócenie Polskiego Ładu natychmiast, no bo to, co się stało w systemie podatkowym, to jest absolutna bomba, która po prostu rozbryznęła po ścianach. O 30% firm więcej się zamknęło niż w 2021 roku. Natychmiastowe uzdrowienie sytuacji też w administracji publicznej i w ogóle w budżetówce. Czyli może listy lewicy? Zaraz. No bo te wszystkie argumenty, które położyłam na stół, są chyba zgodne od środka tej sali, która jest tutaj za nami w tle, aż do samej lewej strony. I tutaj moglibyśmy wybierać jakiekolwiek listy. Listy lewicy są tak samo dobre dla wszystkich, którzy takie argumenty wyznają. A pyta pani redaktor mnie, tak? Tak. Czy może wrócę do lewicy? No kilku kolegów i kilka koleżanek w środę, to nie był dla mnie łatwy dzień. Przyszło do mnie i powiedziało, słuchaj, wróć do nas. No wróć. Czyli bierze pani to pod uwagę? Ja bardzo doceniam i dziękuję za takie zaproszenia. Nie było jeszcze żadnych konkretnych propozycji. Lewicę, tak jak mówiłam, mam w sercu, wspierałam, będę wspierać. Tak jak inne ugrupowanie demokratyczne. Kto jest bardziej wiarygodnym liderem? Donald Tusk czy Szymon Hołownia? Wiem, że robione są takie badania, ale dla tych, co lubią Donalda Tuska, na pewno bardziej wiarygodny jest Donald Tusk. A dla tych, pani? Co Szymona Hołownię, to Szymon Hołownia. Dla mnie wiarygodny będzie ten, każdy, kto będzie potrafił się cofnąć o krok, tak, i
I odłożyć gdzieś tam na bok nie tyle swoje interesy, bo cały czas się mówi, że to jest egoizm, ale ja myślę, że to jest chroniczny brak zaufania, tak? Że każdy się boi, że go ten drugi wykiwa, przykryje czapką i tak dalej. Trochę taka gra się toczy na opozycji od miesięcy. Być może dlatego tak mocno przeżyliśmy tę kłótnię w rodzinie wokół Sądu Najwyższego i głosowania o Sąd Najwyższy. I tam rzeczywiście widać było, że z jednej strony chcielibyśmy współpracować, a z drugiej się nie udało i był bardzo duży zawód. Ten zawód był o wiele większy niż znaczenie tego głosowania. Ja myślę, że rzeczywiście jest tęsknota za zaufaniem, tęsknota za taką jednością, a to jest dobry znak. Ale to Koalicja Obywatelska i reszta opozycji mówi, że wy ich oszukaliście po prostu. Nie oszukaliśmy, bo gdybyśmy oszukali, to byśmy wcisnęli zdradziecko, siedzimy z tyłu, więc też nie widać, które jak głosujemy, więc moglibyśmy, nie wiem, wystrychnąć wszystkich na dudka i podle po prostu podstępnie zagłosować inaczej niż ustaliliśmy. A tak absolutnie nie było. My rozmawialiśmy w pewnym momencie w dyskusjach wewnętrznych, zmieniliśmy zdanie. Nie udało się utrzymać tej jedności w ostatecznym głosowaniu, chociaż pod jednym względem się udało. Pani poseł, dobrze, to jest historia, to już znamy. Pani powiedziała, że ten będzie bardziej wiarygodny z liderów, który będzie potrafił zrobić krok wstecz. Szymon Hołownia nie potrafił zrobić kroku wstecz? Myślę, że każdy z nich będzie potrafił i każdy naprawdę, znaczy nie namówi mnie, nie, pani redaktor, na jakieś, nie wiem, porównania. Pływa pani, pływa który, pani. Który lepszy, który gorszy. Ja myślę, że każdy w swoim rodzaju i każdy dla swojego elektoratu lepszy. Tak samo, nie wiem, Robert Biedroń, Włodzimierz Czarzasty, Władysław Kosiniak-Kamysz to są też osoby, które są wiarygodne dla swoich elektoratów w swoich ugrupowaniach. I każdy z nich jest tutaj ważny, każdy. Ale jednak z jakiegoś powodu pani od Hołowni odeszła. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem dzisiaj była Hanna Gill-Piątek. Ja się z państwem żegnam. Renata Grochal, do zobaczenia za tydzień.